Witajcie widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku idziemy do jaskini lodowej, w której jest coś dziwnego. I dzisiaj postanowiłem, że pójdę tam z kimś, w końcu z kimś, ponieważ samemu to jest smutno tam łazić, wiecie. Jest ryzykownie, jest prawda, jest tam źle po prostu tam jest. Więc ja postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku muszę z kimś pójść. A jako, że dzisiaj widziałem się z Dave'em i umówiłem się z nim, że później sobie tam pójdziemy i ogarniemy, co tam się kryje. No to, prawda, jestem dzisiaj gotowy na to, żeby w końcu tam pójść. Z tym, że ja muszę zabrać zbroję diamentową, bo ja bez zbroi diamentowej to totalnie boję się tam iść i niespecjalnie bym chciał tam w ogóle iść bez jakiegoś zabezpieczenia z tego powodu, że tam są dziwne, straszne dźwięki, o które słyszymy na odcinkach i mnie osobiście one bardzo przerażają. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie kciuk łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o 19:19, a o 14:14 są codziennie filmy na Szczypsom Plusie. Zapraszam bardzo serdecznie na Chef Shopa. Taką prawda bluzę możecie, znaczy nie wiem, czy teraz możecie, bo one były wyłączone, ale pewnie za niedługo będą, ale są takie kubeczki i kubeczki sobie możecie kupić i ja na przykład z nich mam kawę, więc teraz siorbne. No dobra, nieważne. Dzisiaj lecimy, prawda, tak jak powiedziałem, do lodowej jaskini. Wychodzę z mojego domu i lecę w stronę domu Dave'a z tego powodu, że tam zaczynają się, prawda, się umówiliśmy, że się spotkamy, ale przejdę tędy z tego powodu, że muszę wam pokazać pewną rzecz, którą zacząłem robić, a mianowicie jest w tamtym miejscu przygotowany już teren pod to, żeby zbudować ten dworzec, o którym mówiłem, gdzie będą wszystkie koleje i tak dalej, to się wszystko będzie łączyć z wszystkimi domkami, więc mam nadzieję, że za niedługo uda nam się to skończyć i że tutaj się będzie pięknie dworzec prezentować. Tutaj pięknie sobie ścieżka skręca, tu będzie wejście, jakiś dworzec. Jeszcze za bardzo nie mam pomysłu, jak go zbudować i coś takiego. Wiem na pewno, że chcę zrobić taki zamysł, że będzie jakiś budynek, a tutaj z tej strony będzie jakby z tego budynku wyjeżdżać pociąg, tak jakby, w sensie, że po prostu jakaś lokomotywa taka będzie ten, oczywiście w środku jej nie będzie, to tylko taki z zewnątrz będzie efekt wizualny, taki mam, taką wizję w głowie mam i myślę, że coś w tym temacie, że tak powiem, zrobimy, ale jeszcze niespecjalnie wiem, czy na pewno, ale to możecie dać pomysły w komentarzach, ja oczywiście czytam i zobaczę, może macie jakieś propozycję lepszą. Dobra, idę do Dave'a, on tutaj już widzę, że gdzieś tutaj krąży wokół Hawiry. Halo! Szefie, witam bardzo serdecznie. Nie wiem, skąd dobiegają głosy, które słyszę, ale... tu, jest. Czekaj. Przeanalizujmy to. Ja tu stałem, tak. Odwróciłem się, nie było cię. Którędy przyszedłeś? No stąd przyszedłem, tutaj za tego. Tu zacząłem wołać, jak byłem w tym miejscu, dlatego mogę się zauważyć. A, taki kurczę triki. Widzisz, to ja się umiem najlepiej skradać, a to dobrze znaczy, że umiem się skradać, bo dzisiaj idziemy tam. Tylko wiesz, jaki jest problem? Znowu jest noc, ale... Dwóch szefów, ale to już jest więcej razem... niż to jedno coś, co tam mieszka, więc damy radę. Jesteś uzbrojony! No, a ty nie masz takiej zbroi? Nie, a to ty masz tylko te spodnie rolnika? No, ale teraz bez żartów. Naprawdę? No, bez żartów, nie mam takiej zbroi. A jakie masz narzędzia? No to akurat mam, nie? Aha. W sensie miałem lepszy miecz, ale mi się stracił. No dobra, no to czyli ogólnie nie jesteś przygotowany na tę wyprawę, czyli tylko ja. Czyli ja robię zatarcze, a ty idziesz i myślisz. Ja jestem od myślenia w tej misji. No ja będę po prostu inteligentną osobą. Będziesz myślał. Dobra, powiedz mi, czy coś tam było, jak tam byłeś, czy raczej na spokojnie? Wiesz co, byłem tam. Tam był jakiś nowy pokój, wiesz co, możemy tam skoczyć, chodź. Dobra, no to dawaj. Ogólnie jestem zdruzgotany. Jestem zdruzgotany, bo... Dlaczego? Nie spodziewałbym się, że wiesz, sprawy pójdą już tak szybko do przodu i patrzę na zegarek i jest, kurczę, 17, nie? A przed chwilą była 10. I no czas nieźle zasuwa, tak samo jak szybko tutaj się ten śnieg rozprzestrzenia, co mi się niespecjalnie podoba, bo jak tak dalej pójdzie, to będę musiał podwójnie grzać w nachacie, bo mi zimno już powoli. No ale i dobra. Tak samo szybko sprzedają się koszulki na shopie, widzowie. O tak, o yeah, taka bluza, tam koszulkę mam z tyłu akurat, to teraz wam pokażę. Prima sort po prostu, ubrania dla polskiej szlachty. A słyszałeś o tym, że mając koszulkę z Chef Shopa, to masz od razu lepsze oceny w szkole. Lepiej z matematyki ludziom idzie. Koszulka z Chef Shopa na wsi zrobi z ciebie sołtysa, to jest potwierdzone. To prawda, to prawda. To jest od razu level up w statusie społecznym, widzowie, więc jeżeli chcecie... Plus chcecie totalnie, dużo znaczyć, takie... to jest to. Ej, kurczę, mam... ile to jest... No, to nie był dobry pomysł iść tutaj w nocy, wiesz. Ale dobra, czekaj, ja mam łuk, to ja tutaj zaraz zrobię jakiś... No, tak w miarę. Chociaż mógł być lepszy, bo nie ma podpalania, nie? Ale przynajmniej ma tam jakieś pancze, czy co to tam jest. Dobra, dawaj, zniszczyłem szkielety, to już najważniejsze. To już tak powiem, większość roboty zrobiona. Dobra, jesteśmy blisko tej jaskini. Jesteś gotów? Co? Co ty tak daleko? Miałem z innym szkieletem tutaj, wiesz? Czemu ty masz złoty miecz? No bo nie mam innego. Ale nie, ja nie pytam się o to, dlaczego masz złoty, a nie, znaczy dlaczego masz taki, a nie inny przy sobie. Tylko się pytam,
co cię podkusiło w swoim życiu, prawda, że ty zrobiłeś złoty miecz? Jak mogłeś tak bardzo zmarnować złoto? Nie zrobiłem. On nie był zrobiony, on był znaleziony w skrzynce, wiesz? Aha, no dobra, to wybaczam, nie? No bo ogólnie, jeżeli ktokolwiek craftuje cokolwiek ze złota, to znaczy, że dzisiaj odpalił Minecrafta i po prostu lubi złoto, nie? Bo to po prostu... Każdy sprawny gracz wie, że to się kończy w 2 sekundy, że ma trzy ciosy, nie ma tego miecza. Tak, to prawda, aczkolwiek wiesz, co jest też inna prawda, że to właśnie bogaci ludzie mają złote itemy, bo muszą mieć aż tyle złota, że co chwilę muszą je craftować. Tak, oczywiście, tak sobie to tłumacz. Myślisz nie to? Myślę, że nie. No, nie! Żyję. Dobra, żyję, zginę. Dobra, bo nie poszło pomylić, bo jest... Ty jesteś totalnie nieprzygotowany do tej wyprawy. Ty nie masz ani zbroi, nie masz miecza, nawet wiadra z wodą nie masz. Dobra, a wiesz w ogóle, że tutaj ja miałem pułapkę przygotowaną i ktoś to zjadł, ale nie wiem, czy to właśnie ten... A to nie ja, coś? To nie ja. No, znaczy, ja się domyślam kto, ale... To chyba nie była ta... Chyba też nie była ta postać. Okej, rozumiem. Dobra, no słuchaj, wchodzimy do środka, tak? Stary, ja się troszkę boję, szczerze mówiąc, tutaj wchodzić. Dobra, stary, wchodzimy, ja to szczerze mówiąc ci się troszkę boję tam włazić, nie? Tak ci powiem. A czemu się boisz? No bo tutaj są różne dźwięki, stary, mi tu coś warczy, jak ja tutaj przychodzę. Ale nie bój się, nie bój, nie bój się. A słyszałeś te dźwięki w ogóle, takie warczenia? Na przykład bzyku słyszał. Ja umiem regularnie, a ty słyszałeś, jak tutaj coś warczy, czy nie? Nie, myślałem być w złym momencie, no. Dobra, no to może ciebie akurat było, jak tutaj tego nie było. Mam nadzieję, że teraz też tego tu nie będzie. Dobra, co tutaj odkryłeś w takim razie? Za tym obrazem jest magiczne przejście. Co ty gadasz? Ja patrzyłem na ten obraz i mówię, na bank tam nic nie ma. Dobra, patrz, jakieś schody szybkie. Tam ogólnie, szczerze... Musisz jeszcze postawić, Szczerze, tutaj nic nie ma. Poza tymi skrzyniami, w skrzyni jest informacja, że Nether, chodź, jesteś, że w Netherze coś się dymi, byłem w Netherze i tam był śnieg, więc wiesz... Aha, w Netherze śnieg? Tak, w Netherze zaczął się robić śnieg, zniszczyłem stary, go. Stary, to jest mega, to jest, ale wiesz, że to już jakby to już bez jajec, nie? To jest już jakby, bardzo śmieszne, zombie bardzo troll. Śmieszne, naprawdę. Zombie troll. No dobra, ale słuchaj, jeżeli w Netherze się pojawił śnieg, to już jest bardzo źle, bo w najcieplejszym miejscu w Minecrafcie pojawia się śnieg, czyli najzimniejsza rzecz. Mi się wydaje, że to było takie coś, żeby odciągnąć moją uwagę. Nie wiem. I właśnie była tam taka uwaga zombiaka. Ja łączę kropki, ale jeszcze nie umiem ich połączyć. Mhm. Zombie zaczyna się zobaczę na Z. Tą książkę. Może też coś to znaczy. Kurde, nie wiem. W Netherze coś się dzieje, ale to dobrze? Lepiej dla mnie? Dobra, nie rozumiem tego, stary, to totalnie. Totalnie bezsensowna wiadomość, tak, nie? Właśnie ale, ktoś, ale ten ktoś, kto to napisał, to musi umieć pisać, czyli tutaj jest, wiesz, jakby, ja nie wiem totalnie, co tutaj żyje i tak dalej. Czekaj, ja tu jakoś tu dam ten obraz. Ej, ten obraz tu był? Bo ja nie pamiętam. Tak. Nie, chyba był inny, ale walić. No, to jest, kurde, ćwierć inteligent. Okej. Dobra, stary, ja ci pokażę inną rzecz, taką, która tutaj jest. Patrz, tu znalazłem przycisk ukryty. I teraz patrz to. Tu jest zejście. Widzisz? Ha, myślę. Dawaj, wchodź tam. Hej! Kurde, jak tu wlazłem akurat, słyszałeś to? Słyszałem, stary. Jest tam coś? Nie ma. Znaczy nie, no jest, chodź. No ale ja wiem, że co tam jest, ale czy tam jest ten stwór, czy ja nie umiem tam wejść? Nie, to nie ma. Dobra, to najważniejsze. Ale stary, jak ja się wystraszyłem, właśnie takie dźwięki mam. Tak każdy raz, jak tu przychodzę. Mega straszne. Dobra, no tu jest wyro, ja znalazłem coś takiego w ogóle. Ej, jest tutaj ten! Patrz, bałwan! Ja go tutaj zdałem, żeby właśnie ten, żeby zobaczyć, czy tutaj to coś to tu przychodzi, czy ten bałwan go zaatakuje, czy nie. Ale jak widać, chyba żyje. No, chyba utknął. Czekaj, da się go rozwalić? No, jak nie. Rozwalisz z dołu, to on spadnie. Ale to ładnie to wygląda, w sensie taki ukryty. Nawet ładna dekoracja. Super, ten bałwan na suficie podwieszany. Ja to chcę w domku. To jest kamera, która atakuje, jak prawda w tym, jak w Rainbole, nie? O kurde, ej! Stary, nie, no ja tutaj dobra, za każdym razem jest takie coś. On tu gdzieś jest, stary, tylko ja nie wiem gdzie. Nie, stąd po prostu trzeba wyjść, stary, bo mi się wydaje, że my tu zaraz będziemy trupami, nie? Pa, ile śniegu tu jest w ogóle? Widziałem ten śnieg, no. To jest akurat powolone, bo ma tyle śniegu. On albo ona, bo my tak naprawdę dalej tego nie wiemy, nie? Bo może to jest jakaś... No tu, ja mówię na to potwór po prostu. Bo takie są dźwięki, tak? W sensie wszystko wskazuje na to, nie? Ale ja za bardzo nie wiem, co to... Szybciej, no. No, więc, ale potwór to i tak rodzaj męski. Więc można mówić, że on... Można mówić, co się chce, ale jedno jest pewne, że to jest twierdzi inteligent, walić go, czy walić to. I ja się nie dam zastraszać. Dlaczego takie negatywne zdanie o nim? Ponieważ tak... Zamraża palionowo, przez co dobra, jestem... masz rację, przekonałeś mnie, tak, oczywiście, że walić do tego, go. Do tego? No do tego co? Himalaje bankrutują, bo nie mają śniegu, bo wszystko zabiera.
Albo sam. O, to nie wiedziałem akurat, to nie wiedziałem. Nie, ja wiedziałem. Stary, ja nie mogę tutaj przebywać, że musimy stąd iść. Musimy stąd iść, stary, bo tu się ciągle tak jest. Ciągle on tutaj gdzieś jest. Tylko nie wiem gdzie, stary, tu jest na pewno jeszcze jakieś przejście, na pewno jakieś pomieszczenie, w którym on siedzi. Tylko my dalej nie wiemy gdzie i to jest dla mnie zastanawiające, stary. Muszę coś zrobić, muszę coś zejść, patrz. Co? Wydech robi bang. Widek robi bang pał, a miał być, ale to nie brzmi jak pał, więc trudno. Dobra, no nie byłem śmieszny, no dobra, idziemy tędy. Dobra, wychodź, okej, okay, wyszedłeś, dobra, tak, ja też klikam, dobra, wyszliśmy. Tu w ogóle zostawiłem owce, ja tu przyniosłem tą owcę, jako taki, wiesz, znasz legendę o smoku wawelskim. Tak, że no to tam. No i tam wiesz, że owce dali w nafaszerowaną jakimś, nie wiem, papryczką chili czy czymś. On to zajarł, później wypił pół Wisły, czy tam serio? Co leci przez Kraków. Nie pamiętam, jaka rzeka przez Kraków? Nie, idziemy stąd, stary, ja już mam dość. Nie, jaki Nil? Nie? Chyba przez Egipt, nie, czekaj. Prędzej Nil. Czekaj, Nil. Wisła! No też mi się wydaje, że Wisła, ale wiesz, ale no Wisła Kraków w końcu! No przecież, że Wisła! Dobra, nieważne, no Wisła wyjął się z Kraków, no to on wypił pół Wisły i pękł, nie? No i to samo tam, tylko ta owca jest nie nafaszerowana, ale jeżeli ona zniknie, to znaczy... W tą legendę? Tak. Nie. A ja wierzę. Twarde fakty. Nie, no nie wiem, to jest jak... A, dobra, widzowie, nie będziemy wam psuć dzieciństwa. Tak. W każdym razie, trzeba zastanowić się nad ofensywą. Tak, mi się wydaje, że ogólnie powinniśmy połączyć siły i stworzyć batalion dzikich cieni. Nie, dobra, stary, dalej to idzie za nami, to nas goni, stary, uciekaj! Ja nie wiem, to ciągle jest i teraz to będzie nas nawiedzać dniem i nocą te dźwięki, ja już mam dosyć. Jumon 2 HP. Mało mam. No tak, bardziej skacz. Masz też kurczaka. Nie mogę już bardziej. Ale mnie skakał. No właśnie, to taki bardziej, właśnie to taki zdanie... Taki, nie wiem jak to nazwać nawet po polskiemu prawidłowo. To jest ironia. Ironia, dokładnie, tak. Ja miałem dwójkę z polskiego, znam się na rzeczy. No ja też miałem dwójkę, no więc ja jestem urodzonym humanistą. Dobra, słuchaj, ja lecę na chatę, miło się z tobą, prawda, tam zwiedzało, jakbyś dalej słyszał te dźwięki, daj znać, musimy się połączyć, wiesz, z resztą ekipki tutaj, prawda, no zrobić jakiś szturm na niego, ty przede wszystkim sobie ogarnij zbroję. Na co mi ten śnieg? Masz, wygraftowałem to teraz, dla ciebie. Aż tyle zebrałeś tych? No. Ty to, ej, znaczy, dobra. Nie, no stary, to nas dobra, goni ja dalej. Ja lecę do domu, trzym się, elo. Nie, widzowie, to jest przerażające. Ja kończę odcinek w tym momencie, bo boję się, że mnie to dojedzie zaraz. Trzymajcie się, pozdro, pa.